Mój ziomo kartofli, mój ziomo jest Euclid, mój ziomo rozpoznał ciała w Sylwestra. Mój ziomo karcysta, mój ziomo anartysta, mój ziomo mechanita, mój ziomo to kosmita. My to! Skip o inteligencja! I lecimy! Dobra, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pio, aka Quiet, aka Poczący Call Me Carson, a za mną jest lekarz Plagi i tego typu sprawy, aka Funny Game and Koszulka. Witam was wszystkich w kolejnej SCP recenzji. Ponieważ nie ma nic lepszego na chęć zabicia się niż zrobienie kolejnej SCP recenzji. Tylko i wyłącznie po to, żeby pogłębić ten stan, oczywiście. Dzisiaj mam dla was coś, co nazywa się roboczo SCP-PL3020. SCP-PL3020. Nazwa robocza to Srebrna Bestia. Ktoś chyba próbował zrobić tutaj moduł oceny, ale mu nie wyszło. Ale w porządku, my wybaczamy takie rzeczy, liczy się treść. Liczy się treść, nie liczy się to, jak wygląda... dobra, liczy się to, jak wygląda sama praca. W ogóle, wiecie, jak kozacko wyglądają niektóre prace na konkurs SCP-5000? Muszę zrobić krótki film o tych konkursach SCP, o SCP-5000 i tego typu rzeczy. Ale SCP-5000, na przykład Seven od Shaggy Dreadlocks i autora SCP-4205 wygląda tak cudnie, że to jest po prostu szok. Ale dobra, zobaczamy z tematu. W ogóle nawet nie zacząłem jeszcze recenzować SCP, a już mówię o innych SCP. Zaczynamy. Srebrna Bestia. Brzmi cudnie, brzmi jak... Wcale nie jak jakiś kolejny X-Men albo jakiś kolejny pedofil. Klasa podmiotu Keter. Znowu, mam wrażenie, że to jest Keter recenzja, a nie SCP recenzja, ale w porządku. Czyli to jest coś, co naprawdę bardzo trudno jest zabezpieczyć, jak rozumiem, okej. Specjalne czynności przechowawcze. Jak w takim razie przechwycić? Jak w takim razie zabezpieczyć coś tak trudnego do zabezpieczenia? SCP-PL3020 powinien znajdować się w zmieniono, w odosobnionym miejscu w Polsce. Trzeba wytworzyć wokół niego przyjazną atmosferę. Niech sobie obejrzy jakiś polski stand-up, to będzie miał cudną atmosferę do pożegania. Ze względu na stopień trudności samego przebywania w jego pobliżu. Co? Dr. Bright powiedział, że SCP-PL3020 wygląda jak najgorszy z koszmarów. Okej, jeśli sam Dr. Bright stwierdził, że pofatyguje się tutaj z Ameryki tylko i wyłącznie po to, żeby powiedzieć tak, ten SCP... Jak widzi się w lustrze co ranek, to ma ochotę się zajebać. Jest takim brzydkim skubańcem, że po prostu najgorszy z koszmarów nawet tego nie przebije. I tyle, naprawdę tyle. Po prostu trzeba wytworzyć wokół niego pozytywną atmosferę, puścić mu jakieś śmieszne kotki, bo wcale nie są outdated ani trochę. I tyle. Yeah, Dr. Bright, małpa. Hihihuhu, zesrałem się. No nie wiem co powiedzieć. Najlepsze jest dalej, najlepsze zawsze jest w opisie i w dodatkach. Opis. SCP-PL3020 to humanoid o srebrnej skórze, nietypowej pancernej szczęce. Sam SCP wynosi 189 cm. Kocham, kiedy mój SCP wynosi 189 cm. To jest normalnie nowa ranga mierzenia SCP. Jak bardzo jesteś SCP? Jak bardzo? 189 cm. Oczy natomiast wyglądają na przezroczyste szklane kulki, z których wydobywa się zielone światło. Boże święty. Znaleziony w czarne kwadraciki na placu zabaw, bawił się z dziećmi. Jesus fucking Christ! Czy każdy SCP w SCP recenzji musi być jakimś pieprzonym pedofilem, który po prostu bardzo, ale to bardzo lubi albo gwałty, albo dzieci, albo nie wiem cokolwiek? Jakby to źle wpływa na moją psychikę, to źle wpływa na moją i na waszą psychikę. SCP-PL3020 przechodzi przez każdą strukturę jak przez wodę. Czy to nie oznacza, że powinien się zapadać w dół i w końcu, nie wiem, dopłynąć gdzieś tam do Chin czy coś? Nie wiem, koronawirus, tego typu rzeczy, to by go samo zlikwidowało. Nie wiem, tutaj są jakieś dziurki w tym opisie, w tej fabule. Większość umiejętności nieznana. Czyli nie wiadomo tak naprawdę co robi. To jest koniec opisu, nie wiadomo tak naprawdę co robi. To jest jakbym ja po prostu wziął jakiegoś bezdomnego z ulicy, zamknął go w klatce, wymienił mu oczy na przezroczyste kulki, które świecą po prostu na zielono i powiedział doktorom: Słuchajcie, ten SCP to ewidentnie SCP o klasie Keter. Nie, to nie jest jakiś losowy bezdomny. On ma klasę Keter, tylko po prostu nie znamy jego umiejętności. To jest Keter, to jest najwyższe niebezpieczeństwo, wyszyjcie wszystkie MFO jakie macie. Scenariusz klasy XK, pedofil na wolności. Pomocy. Mam nifty hat, więc jestem prawdziwym doktorkiem, jestem, mówcie mi doktor Klef. Brakuje mi tylko trzeciego oka. Ale zostało ono już otworzone w ostatnim odcinku SCP recenzji, więc możemy lecieć dalej. Patrzcie w ogóle jakie zajebiste logo jest z tyłu tutaj. Cudowne, kocham. Dziękuję Debbie jeszcze raz.
póki co nie będę zajmował się jakimś specjalnym poprawianiem tego czegoś, tylko po prostu przeczytajmy to do końca i wtedy zajmę się dokładną poprawką, okej? Okay? Okej, okay, dobra. Logis przesłuchania, tak, to coś ma logis przesłuchania. Bierzemy tego bezdomnego i stawiamy go przed doktorkiem, żeby nam powiedział, kim jest i jakie posiada umiejętności. Może dopiero w dodatkach się dowiemy, jakie ma umiejętności. To jest może jakiś zamysł autora, może to jest kolejna konspiracja, której ja po prostu nie rozumiem. SCP-PL-3020. Po co przyszłeś? Tak, tak, kocham błędy językowe. Skąd wiedziałeś, że jestem autorem SCP-PL-3020? Doktor Flower. Ja przyszłem z tobą porozmawiać. To brzmi, jakby to, tym razem nie żartuję, jakby to pisała osoba, która jest poniżej wieku 10 lat. I będę to czytał, jakby to pisał dziecko, okej? Okay? Niech będzie. SCP-PL-3020. A wiesz, że przesłuchanie, a rozmowa to subtelna różnica. Tak, tak, wiem, SCP-PL-3020. Co ty do mnie powiedziałeś? SCP-PL-3020, tak się nazywasz. Nigdy, ale to nigdy nie mów do mnie SCP-PL-3020. Ale dlaczego? Bo to pogardliwa nazwa. Mów mi po imieniu, które ja sam sobie wybrałem. Wdech. A jakie ono jest? Świrus! Kurwa, świrus! Co za geniusz wymyślał tego SCP? Strata przytomności! Co za geniusz pisał to opowiadanie? Co za geniusz pisał ten raport? Co wizdrzał? Jajcarz! Joker! To jest Joker 2019, Eng, Jajcarz, adaptacja Netflix. Świrus! Dobrze, super! Istota o srebrnej skórze, która nazywa się Świrus i która jest literalnie bezdomnym, po prostu wzięta z ulicy i nie wiadomo co robi. Jest drugi log z przesłuchania, okej. Okay. Znowu włączamy tryb dzieci. Tym razem mamy klasę D. Witaj. Przysłali mnie, abym z tobą pogadał! Krzykiem. Witaj. O, i nie musisz krzyczeć, a ci, którzy mnie obserwują, niech lepiej szeptają, bo nie chcę słyszeć kłótni typu, kto ma dłuższego. Więc przejdźmy do pytań. Pierwsze, masz sny? Po co oni go pytają tego typu rzeczy? Tak, okej, okay, super, macie gościa, który przechodzi przez wszystko jak przez wodę i który nie wiadomo co robi, po prostu tam jest, po prostu tam sobie egzystuje. Pierwsze pytanie, śniło ci się coś dzisiaj? Każdy wasz koszmar przeżywam z tej drugiej perspektywy, hehehe. To akurat jest ciekawa kwestia, tylko że to co się później dzieje kompletnie psuje klimat, który może to nawet próbowało wywołać. Drugie, dlaczego każesz nazywać się, cytuję, świrus? Kurwa, sobizdrzał. To jest mocne, to jest mocne. Kocham komedyjka. Myślałem, że to brzmi tak lekko odstraszająco, bo tak szczerze, kto by chciał przebywać ze świrem? Powinien być jakiś taki śmiech, albo powinien, nie wiem, przyłożyć sobie pistolet do głowy. Ale to jeszcze nie jest koniec dialogu. Ostatnie pytanie na dziś. Ile masz umiejętności? Ile ten Pokémon ma umiejętności? Oto jest pytanie, panie i panowie, która to jest generacja Pokémonów? Jakie on ma umiejętności? Jaki ten X-Men ma umiejętności? Kolejny komiks Marvela. SCP to nie Marvel, SCP to nie X-Men i przypominam wam. Ale to jeszcze nie jest krytyka. Jeszcze zaraz będzie krytyka, teraz czytamy do końca. Gituwa, lecimy dalej. Teraz czy jak dorosnę i rozłożę smocze skrzy... Co? Świrus, sowizdrzał, jajcarz 2019 będzie miał skrzydła i wyewoluuje i uwolni wszystkich gamerów, uwolni wszystkich graczy. Gracze, powstańcie! Teraz! Nadludzka siła, morderczy i ogłuszający tor głosu, coś co nazywam oddechem smoka, w nawiasie zianie ogniem, prędkość mitycznej zwierzyny z greckich mitów oraz kopiowanie każdej umiejętności, którą zobaczę. Okej, okay. Czyli on ma Sharingana, on oglądał Naruto i on po prostu ma Sharingana, on jest jak Kakashi. On, jak spotka się z Zabuzą, to może skopiować jego Water Dragon Jutsu, może zrobić Ushisaru, Une i Tori, Ushi, Uma, Tori, Ne, Tora, Inu, Torami, Ushi, Hitsujimi i Hitsujine. I potem robi BOOM i potem jest woda
i potem świrus robi hihi huhu i zalewa wszystkich wodą. Tak działają jego umiejętności, właśnie to odkryłem. Dziękuję bardzo, jestem geniuszem, nie musicie mi dziękować. D1033. Dziękuję. Chwila! Czemu wysłali jakiegoś Kubę, który podobno zmarł na raka w 1999 roku, a nie jakiegoś profesorka? I klasa D wtedy odpowiada mu w kropkach. Po prostu pojawia się dymek tekstu, tak jak w opowiadaniu o Taloranie 3999, i po prostu pojawiają się czarne kwadraciki. On taki, czemu gadasz w czarnych kwadracikach? I wtedy SCP-3020 odpowiada demonicznym głosem: dobra, idź, nie będę ci zawracał głowy, bo to już za dużo dla ciebie. Na tym się kończy, na tym się kończy. Podoba mi się to, że rozumiesz, że klasa D jakby jest wyciągana z celi śmierci, albo z jakby jak ktoś już umiera i tego typu rzeczy. Jak pojęcie klasy D widzę, że masz już takie uformowane w swojej głowie, ale widzę, że nie masz nic innego poukładanego w tym raporcie i to jest smutne trochę. Zacznijmy w ogóle, co to ma być? Jakby naprawdę oczekiwałem, że ostatnia scena tego będzie wyglądała tak, że on po prostu powie: you get what you fucking deserve, i się zastrzeli. Jakby problematyka tego SCP, tego skipa jest na bardzo wielu poziomach. Po pierwsze, sam koncept. Ja nie wiem, czym on ma być. Ty napisałeś po prostu jakiegoś X-Mena, który jest, ma kolorowe oczy. Nie wiem, czy to jest jakaś poprawność polityczna, żeby nikt się nie obraził, że no dobra, to jest osoba koloru, bo ma zielone oczy i tego typu rzeczy. Przezroczyste oczy, które świecą na zielono! Jaki to ma sens? Father forgive me, for I have shut my pantaloons. Kompletnie nie łączysz wątków, jakby kompletnie w tym nie ma żadnych wątków. Zabierzmy się teraz za perspektywę prawdziwego naukowca. Poproszę do studia prawdziwego doktora Pio. Zapraszam. Ja stąd idę. Doktor Pio, zapraszamy. Co my tutaj mamy? Widzę, że mamy bardzo dużo problemów natury specjalistycznej. Specjalistą tutaj jestem ja, a nie specjalistą jest autor tego SCP. I problemem jest to, że... no coś się zjebało. Od samego początku, bardzo szybciutko. Po pierwsze, klasa podmiotów jest kompletnie trafiona. Kompletnie, jakby to w ogóle nie jest SCP. Dlaczego to nie jest SCP? Ponieważ pomysł jest błędny już od samych podstaw. Już od samych podstaw ten SCP nie ma sensu. Nie ma on żadnych zdolności, nic o nim nie wiemy. Podobała mi się jedna kwestia, w której powiedziałeś, że on jakby skupia się, on jest tym koszmarem i on pojawia się w koszmarach, on czyta, widać, że on czyta ludzkie myśli i to jest fajny motyw, to jest bardzo fajny motyw, który myślę, że mógłbyś zrealizować, mógłbyś sprawić, że to, że ten człowiek, on powinien być normalny człowiek, ten człowiek powinien zaglądać do ludzkich umysłów, do ludzkich głów i powinien im mówić, że ej, hej, my to skipo inteligencja, haha. I sam fakt tego, że on się bawił z dziećmi na placu zabaw też jest lekko niepokojący, nie ukrywajmy, ale myślę, że to się da zaradzić, myślę, że to może być jakaś fabuła, że on wchodzi do głowy dzieci i to jest taki piaskowy dziadek, tylko że on koszmary daje koszmary i on zaraża koszmarami. Nie wiem, czemu się tak uparłem tych koszmarów, ale w sumie spodobało. To jest jedyna kwestia, która mi się spodobała w całym tym skipie. No i kwestia w ogóle błędów ortograficznych, to tu jest dużo. Jest ich dużo, ja ich nie liczę, ale jest ich dużo. Ilość tam je zatrważa. Nazwa skipa Świrus. Ja myślę, że DC Comics mogłoby cię pozwać za obrazy wizerunku ich najwspanialszej postaci Sowizdrzała. I myślę, że to jest po prostu jakaś obelga, to jest jakaś pomyłka. Jeśli chcesz zobaczyć, jak działają dobre SCP z zagrożeniem poznawczym, albo jakiekolwiek SCP, które jest tajemnicze i nic o nim nie wiadomo, bo widzę, że tutaj chciałeś to osiągnąć, to ostatnio zrobiłem film o SCP, znaczy
Pio, ja jestem doktor Pio, ja jestem jego kopią, ja jestem jego klonem, to jest zupełnie inna osoba. Pio zrobił film o SCP-1055, który jest misiem, ale nie jest misiem. Nie możesz wiedzieć, czym on jest. I to jest właśnie to, ja nie wiesz nawet, o czym ja mówię. I to jest właśnie piękno tego SCP, że on jest wspaniały, cudowny. Mua, bella bellissima. Albo SCP-2316, wycieczka, podczas której utopili się ludzie najwidoczniej i nie rozpoznajesz ciał w wodzie. Nie rozpoznajesz ciał w wodzie. Ucz się od tych SCP, tak buduj tajemnicę. Nie możesz nam pokazywać potwora, że to jest od razu jakiś człowiek bez oczu i co, jak dotknie ścian, to woda. To nie ma sensu, to nie ma w ogóle poparcia. No nie. Ale ja oddaję studio dla Pio, bo Pio tutaj robi recenzję, ja słyszałem, i teraz musi ocenić tego SCP. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Bonjour. Au revoir. Już poszedł sobie? Już sobie poszedł? Dobra, dziękujemy. Fajnie, okej. Dziękujemy, doktor Pio. Jak ja tego człowieka nienawidzę, jak ja tego człowieka nie trawię w ogóle. W każdym razie, tak jak doktor Pio powiedział, jest parę problemów z tym skipem. Głównie to, że jeżeli chcesz zbudować tajemnicę, nie ma tu jej fabuły. Jakby doktor Pio powiedział, że możesz się skupić na tych koszmarach, możesz się skupić na tym, że to jest tajemnica, że tak naprawdę nie wiesz, kim jest, że jest zwykłym niby człowiekiem, ale wpływa na umysły. I tamte dwa skipy są bardzo dobre, jeżeli chodzi o zbudowanie napięcia po pierwsze. I tutaj też jest zbudowanie napięcia, ale zbudowanie tajemnicy przede wszystkim. Tutaj podajesz wszystko na tacy i to nie jest fajne. Pokazywanie potwora nigdy nie jest straszne. Przestraszysz się raz jumpscare'a, ale potem będziesz się go spodziewał. Muszę to ocenić. Sam pomysł, czyli jakby koncept tego świrusa, sowizdrzała, jajcarza, jego wygląd i przez specjalne czynności przechowawcze. W skali od Batman v Superman do skali jajcarza Jokera 2019 sowizdrzał. Dwa, takie mocne dwa. Bo jakby widzieć, że coś tutaj chciałeś zrobić, ale pomieszałeś to wszystko i nic z tego nie wyszło. A wykonanie w tej samej skali jest zero. Przepraszam, ale to jest mocne zero. Mi się to nie podobało ani trochę. Znaczy było śmieszne, było zabawne, ale to nie o to tutaj chodzi. Skipy mają wywoływać jakieś emocje. Jakieś emocje, a nie mają być źle napisane. Przepraszam was za doktora Pio, on jest nowy, on jeszcze nie ogarnia za dużo rzeczy. Ale nauczymy go, spokojnie. Myślę, że na następną SCP recenzję wezmę jakiegoś skipa, który jest w miarę dobrze napisany, żeby udzielić trochę poważniejszej krytyki, bo ja z takich skipów mogę się tylko śmiać co najwyżej. Jest to trochę przykre, ale wezmę coś dobrego. Jeżeli chcecie wesprzeć jakąś tą serię, to obejrzyjcie całą resztę filmów z SCP recenzji, zobaczcie, jak się to rozwija i czy wam się podoba, i czy chcecie więcej SCP recenzji, to po pierwsze. No i jak się wam spodobało, to rzućcie łapką w górę. To naprawdę dużo pomaga i naprawdę dziękuję wam, jeżeli oceniacie te filmy. No a także mile widziane komentarze na temat serii, na temat ogólnie filmu. I co, jeśli jesteś nowy, a spodobał ci się ten format, albo nie wiesz w ogóle, o co chodzi, to polecam całą resztę filmów na temat uniwersum Fundacji SCP. No i to by było na tyle, bardzo spodobał mi się ten SCP. Jak macie jakieś ciekawe, nowe, albo ciekawe, stare jeszcze do tego, to podsyłajcie śmiało, ja je z chęcią zrecenzuję, ja z chęcią pokażę wam, jak to się robi w nadchodzącej serii, jak napisać SCP. Ale to jak będę miał czas, bo póki co mam bardzo, bardzo mało czasu spowodowane tym, że siedzę i płaczę w kącie. I to by było na tyle. Ja jestem Pio. Do zobaczenia kiedyś. Ała!